Cześć tu Roman, witam w poniedziałek. Bank. Jest taki żart w branży. Spójrz na lewo, spójrz na prawo. Osoby, które widzisz w następnym tygodniu, opublikują nowy framework JavaScriptu. W ciągu ostatnich kilku lat społeczność zgromadzona wokół naszego ulubionego języka programowania wytworzyła mnóstwo frameworków i bibliotek. I zdaniem wielu generuje to chaos, a moim zdaniem generuje to postęp, bo pozwala znajdować coraz lepsze rozwiązania na pewne problemy. Pojawia się jednak jedno fundamentalne pytanie, na które nawet sami deweloperzy w wielu przypadkach nie mogą znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Czym jest framework, a czym jest biblioteka? Nie ma co czekać, odpalamy timer! Zacznijmy w ogóle od tego, po co nam są biblioteki i frameworki w Javascriptie, bo wydaje mi się, że tutaj cel jest zbieżny. Nie chcemy wymyślać koła na nowo. Wiele rzeczy, wiele schematów powtarza się w naszych aplikacjach, dlatego postanowiono w wielu wypadkach stworzyć pewien poziom abstrakcji, który pozwala nam te przypadki rozwiązywać właściwie w locie bez zastanawiania się nad tym, bez budowania boilerplate'u niepotrzebnego kodu od podstaw. Lepiej wykorzystać do tego kod, który już kiedyś ktoś napisał. Dzięki frameworkom i bibliotekom jesteśmy w stanie pisać lepszy, szybszy, bardziej wydajny i bezpieczny kod jeszcze szybciej niż wcześniej, bo wykorzystujemy rozwiązania. Które ktoś za nas już wcześniej napisał. Nie musimy tego wszystkiego budować od początku. Jednak między samym frameworkiem a biblioteką istnieje dość spora różnica. I najlepiej będzie to wyjaśnić, jak zwykle w tych odcinkach, posługując się wymyślną metaforą. Zapraszam do stolika. Ok, wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy dwa różne projekty. Z lewej strony mamy projekt oparty o framework, a z drugiej mamy projekt napisany w Vanilla.js. Bez żadnego frameworka. I to co widzimy to, że w jednym i w drugim projekcie mamy pewne dziury. Z tym, że ten po lewej wydaje się trochę bardziej usystematyzowany, jego kształt jest trochę bardziej regularny. Widzimy tutaj pewną regułę, że wszystkie klocki muszą być poziomo. I wynika to właśnie z zastosowania frameworku, który wymusił taką strukturę konstruowania komponentów na nas, że jeśli chcemy coś do niego dołożyć, to musimy to dołożyć w ten sposób. W ten sposób budujemy aplikację we frameworku i pewnie się domyślacie, że taki sposób konstruowania aplikacji jest po prostu dużo szybszy. Natomiast to, co mamy po prawej stronie i co jest zaletą takiego systemu, to że jest on bardziej elastyczny. Możemy konstruować komponenty w sposób taki, jaki akurat tego potrzebujemy. Jeśli potrzebujemy, żeby któreś z naszych komponentów były na przykład pionowe, a nie poziome, to możemy to zrobić bez problemu, ponieważ sami jesteśmy autorem całego kodu. Jednak widzimy również luki, które należałoby zapełnić i wyobraźmy sobie, że są to właśnie takie problemy, które już kiedyś ktoś wcześniej napotkał, do których możemy wykorzystać jakieś gotowe rozwiązania, które gdzieś znaleźliśmy. I w taki sposób dodajemy biblioteki do naszego. Projektu. A więc podstawowa różnica polega na tym, że projekty oparte o frameworki możemy budować w obrębie tego frameworku, on wymaga pewnej struktury, natomiast projekty, w których wykorzystujemy biblioteki bez żadnych frameworków, możemy budować w taki sposób, jak chcemy, a biblioteki jedynie dopasowujemy do naszego projektu, doklejamy je jako takie małe elementy kodu. Więc jak sami widzicie, Różnica pomiędzy frameworkiem a biblioteką istnieje przede wszystkim na takim poziomie strukturalnym, ponieważ framework narzuca nam pewną strukturę aplikacji, natomiast biblioteka jest tylko kolejnym elementem tej struktury który doklejamy w razie potrzeby. Może też być tak, że framework wykorzystuje bibliotekę. Wcale się to ze sobą nie kłóci. Nieraz jest przecież tak, że, nie wiem, korzystamy z Vue, a wykorzystujemy Lodasha. A przecież właśnie dzięki takim bibliotekom jak Lodash czy Underscore jesteśmy w stanie dodawać zachowania do naszej aplikacji, które normalnie wymagałyby dość sporej ilości kodu do napisania. Jedną z takich bardziej popularnych bibliotek, o której na pewno słyszeliście, jest również jQuery, które w związku z rozwojem JavaScriptu powoli odchodzi w niepamięć, jednak nadal jest bardzo często wykorzystywaną biblioteką. Oprócz tego mamy też na przykład takie biblioteki jak Chart.js, Paper.js, D3.js. 3JS, o którym nieraz wspominałem na tym kanale, czyli biblioteki do tworzenia grafiki. Tak naprawdę na każdy problem, jaki możemy się natknąć w Javascriptie pisząc nasze aplikacje, prawdopodobnie znajdziemy jakąś bibliotekę, która ten problem rozwiązuje lepiej lub gorzej. Yy, oceniając takie biblioteki warto zerknąć na to yy, ilu jest kontrybutorów, ile ma gwiazdek, yy, czyli jaką ma popularność na GitHubie, jakie są opinie o tej bibliotece, ponieważ czasami można się dość łatwo naciąć, trzeba na to uważać, ale Będąc świadomym deweloperem, po prostu trzeba się z tym liczyć, że te paczki są czasami gorsze, czasami lepsze. A co z frameworkami? Jeśli chcecie dowiedzieć się szczegółów dotyczących głównych frameworków, które wykorzystujemy obecnie na frontendzie, to koniecznie zobaczcie ten odcinek. W nim opowiedziałem, czym jest React, Vue, Angular, czym one się różnią, jakie są ich główne cechy, do czego zostały stworzone. A tymczasem my widzimy się za tydzień w kolejnym piromanie. Na razie!